Hej, ja jestem Sarge i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Jesteśmy obecnie na drugim poziomie podziemi twierdzy. Musimy chronić niewinnych. No i jak pamiętacie, musimy odeprzeć ataki tych sił Asmodana, które próbują się tak naprawdę tutaj wedrzeć do twierdzy z każdej już strony. Najpierw postawiliśmy katapulty ostatnio, jednak to nie okazało się wystarczającą obroną, dlatego że tutaj siły Asmodana właśnie znalazły sposób, żeby dostać się do podziemi twierdzy. I teraz właśnie musimy znaleźć wyłom, z którego dostają się tutaj do środka i tam zapewne się z nimi rozprawić, więc po kolei za chwilę spróbujemy ten wyłom odnaleźć. Najpierw tutaj sobie dokładnie pozwiedzamy, co się da. Zerknijmy jeszcze tutaj bardziej na północy z tej strony, ale tutaj widzę, że akurat nic nie ma. Solidna beczka, czyli jedyna droga jest w takim razie tędy, a więc udajmy się tutaj. No i tutaj znowu jakieś rozgałęzienie w dwie strony przynajmniej. Ostatnio była taka spora lokacja właśnie w tych podziemiach twierdzy na pierwszym poziomie, więc domyślam się, że tutaj też możemy troszkę się jeszcze pokręcić, jakby nie patrzeć, no ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj w skrzyni mamy parę rzeczy. Tak na marginesie, przed nagraniem, przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka, wróciłem się do miasta, żeby tam odzyskać sobie surowce z niepotrzebnych przedmiotów w ekwipunku, które miałem, które zdobyłem w ostatnim odcinku, dlatego że jak pamiętacie, tamte przedmioty były gorsze od tych, co posiadam aktualnie, więc mi się one by w ogóle nie przydały, więc uznałem, że nie ma sensu, żeby na nagraniu później tracić czas na odzyskanie tych przedmiotów, skoro mogę to zrobić już poza nagraniem. A wy i tak nic nie straciliście, bo doskonale widzieliście już w poprzednim odcinku, jakie te przedmioty były, bo wam je pokazywałem. Więc tutaj tak nieinwazyjnie postanowiłem sobie właśnie to już zrobić poza nagraniem, żeby po prostu teraz zaprezentować wam samą czystą rozgrywkę. No bo jakby nie patrzeć, zanim zdobędziemy tyle przedmiotów tutaj, żeby zapełnić ekwipunek, to troszkę czasu minie, a możliwe, że nawet nie zdążymy w tym odcinku tego ekwipunku zapełnić, więc zobaczymy, jak to będzie. No i teraz tak, znowu przejście w różne strony, ale tutaj gdzieś widziałem jeszcze skrzynię. Dokładnie tutaj. Ciężko stwierdzić, ile demonów przedostało się przez wyrwę. Musimy być gotowi na najgorsze. A no właśnie, przygotujmy się na wszystko, co najgorsze. Mamy 39 poziom doświadczenia tymczasem. Za chwilę sobie sprawdzę, co za umiejętności nam się odblokowały. To znaczy umiejętności, bardziej to runy się tutaj teraz odblokowują. Co zresztą widzicie teraz na ekranie. Za chwilę to dokładnie sobie sprawdzimy. Możemy już teraz, bo widzę, że tylko dwie umiejętności się odblokowały, znaczy dwie runy. W pchnięciu tarczą mamy runę kruchość ciała. Zabici wrogowie eksplodują, zadając obrażenia przeciwnikom znajdującym się za nimi oraz odrzucając ich w tył. My oczywiście pozostajemy przy pięści niebios, a w tym przypadku mamy runę w umiejętności konsekracja, egidowy czyściec, krawędź konsekrowanego terenu otacza święta tarcza, która uniemożliwia wrogom przejście. Całkiem ciekawe, ale mimo wszystko my pozostajemy tutaj przy wyroku, którego używaliśmy sobie do tej pory i bardzo on się dobrze spisuje, więc póki co nie ma potrzeby, aby go tutaj zmieniać, myślę. Więc ruszajmy dalej. Nowa wiedza. Zazwyczaj ich przybycie zwiastują piekielne wstrząsy. Behemoty owe poruszają się wolno i ociężale, stłukąc potężnymi pięściami w ziemię. Wiele twierdz ugięło się pod naporem ich miażdżących uderzeń. Jeszcze więcej przeciwników piekła padło ofiarą ich gniewu. Modlę się, by nigdy więcej nie pojawiły się w naszym świecie. Okej, czyli po raz kolejny już Deckard Cain przedstawił nam jeden z rodzajów przeciwników, nowych rodzajów, jakich tutaj spotkaliśmy w grze. No i najpierw zwiedzam sobie tę stronę. Widzę, że tutaj będzie raczej ślepy zaułek, nic ciekawego tutaj nie ma. Solidna beczka. O, proszę, troszkę się złota wysypało, nawet kilkaset sztuk. Dobra, i to. Wprawdzie wolałbym jakiś solidny ekwipunek,
No ale ze złota też się zawsze ucieszę. No i teraz, kurczę, tutaj też jest dalsze przejście. Chyba jednak w takim razie wrócę się i przejdę sobie tamtędy. Tutaj teraz przeciwnicy będą mnie gonić być może, ale to się jeszcze z nimi rozprawimy za jakiś czas. Na razie przejdźmy tędy i do tych właśnie pomieszczeń tutaj, które wcześniej ominąłem. No bo całkiem możliwe, że jeszcze coś tutaj sobie ewentualnie znajdziemy. Dobra. Na razie nic tutaj nie ma. Jeszcze z tej strony mamy jakieś pomieszczenia. Być może będą przeciwnicy i rzeczywiście. Z tej strony rzeczywiście są. O, tutaj chyba z trucizną byli jeszcze. Ale szybko ich pokonaliśmy. Dobra, parę pomieszczeń jest, więc mam nadzieję, że dostaniemy tutaj jakieś rodzaje ekwipunku. Że to nie będzie tylko wyprawa po to, żeby rozprawić się z wrogami. No ale zobaczymy za chwilkę. Zwłoki strażnika. Jak zwykle, kurczę, nic nie ma. Często niestety w tych zwłokach właśnie nic ciekawego się nie znajduje, chociaż oczywiście możemy je przeszukać i zawsze to robię. Miarę możliwości. Całkiem sporo wrogów. W ogóle powiem wam, że nie sądziłem, że uda się wbić tak szybko. Niemalże 40 poziom. Mamy już 39 poziom doświadczenia. A trzeci akt. Myślałem, że to będzie znacznie wolniej szło. No ale wiecie, no na początku grałem na normalnym poziomie trudności, później zmieniłem na wysoki, więc ta ilość doświadczenia się automatycznie też zwiększyła. Oprócz tego jeszcze mieliśmy kilka odcinków, kiedy grałem na tej dodatkowej premii plus 50% do doświadczenia, więc to też jednak sporo dało, jakby nie patrzeć. No i takim oto sposobem w końcu już mamy prawie 40 poziom. Ciekaw jestem, jaki poziom będziemy mieli na zakończenie piątego aktu, który wchodzi w skład dodatku Reaper of Souls. Jestem strasznie ciekaw, czy uda się dobić do 60 poziomu, czyli tego do niedawna jeszcze maksymalnego. Mówię do niedawna, bo jak wszedł dodatek Reaper of Souls, to wtedy poziom maksymalny został zwiększony do 70. A tymczasem tutaj posłuchajmy kolejnej części opowieści o krzyżowcach. Wszyscy członkowie zakonu byli wojownikami o niespotykanej sile. W mistrzowskim stopniu opanowali korzystanie z potęgi światłości oraz tajniki oręża, którym się posługiwali. Byli niezrównani, gdy idzie o samodyscyplinę. Wszyscy poprzysięgli wieść żywot krzyżowców i tak umrzeć. 200 lat temu zabrali ze sobą swoich uczniów i wyruszyli do bagiennych krain na wschodzie. Wszelki słuch po nich zaginął. Aż do dzisiaj. Aż do dzisiaj, kiedy to pojawił się na przykład nasz krzyżowiec. No i patrzcie, tu jest, kurczę, przejście, ale tu już chyba będzie koniec, tak mi się wydaje. Bo zwróćcie uwagę, a nie, jednak jest dalsze przejście jeszcze. No bo, kurczę, tak sobie patrzę teraz, że może tędy musiałem właśnie iść w związku z fabułą. A tam jeszcze, kurczę, było gdzie iść. Patrzcie, na przykład tutaj jest przejście, no i tam jeszcze nie zwiedzałem. W sumie to powinienem pewnie tutaj przejść, bo pewnie te dwie drogi się jakoś ze sobą łączą. No ale to najwyżej się wrócimy, jeśli dojdziemy do tego wyłomu. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie to będzie gdzieś tutaj. No ale zaskakująco rozbudowane tutaj są lokacje, jak na to, gdyby miało tutaj nie być tego wyłomu. No zobaczymy w każdym razie. Tutaj, kurczę, jak się sklonowali, ale bardzo ładnie ich pokonaliśmy bardzo szybko. Jeszcze to nie wszyscy. Proszę bardzo. Mamy na szczęście teraz zwiększoną regenerację gniewu, więc szybciej możemy ich pokonać. Bardzo dobrze. Ale jednak sporo dostaję teraz ekwipunku, mogliście zauważyć. I być może jeszcze właśnie sobie zapełnimy ten ekwipunek w tym odcinku. Zobaczymy, jak to będzie. Może zobaczmy, co otrzymałem. Chociaż nie, wydawało mi się, że więcej rzeczy otrzymałem po drodze, ale jednak nie ma tego aż tak dużo, jak na razie przynajmniej. I widzę też, że to są jednak gorsze rzeczy od tych, które posiadam. Więc ruszajmy dalej. Potrzeba mi więcej gniewu. Niczym pył na wietrze. Dobra, tu jest przejście. Tam jest zejście na dół, czy nie? Zaraz zobaczymy. Czy nie wiem, czy tędy iść. O, tu będzie skrzynia. Bardzo dobrze. Posłaniec Azmodana. Tu będzie kolejna pewnie księga. Kolejny dziennik. Sprawdźmy. A jednak nie. Myślałem, że będzie dziennik znowu tego posłańca. Bo już mieliśmy do czynienia z takimi dziennikami, ale nie tym razem jednak. W
W takim razie zwiedźmy jeszcze tutaj, bo też tu jest jedna skrzynia. Dobra, jakiś ekwipunek zdobyliśmy i oczywiście przy otwarciu skrzyni pojawili się automatycznie wrogowie. Wow, z tej strony też się jeszcze poukrywali. Tutaj jeszcze nie wchodziłem, a myślałem, że to praktycznie zwiedzone pomieszczenie. No i jeszcze tutaj są beczki, których nawet nie będę rozbijał, bo to też nie ma za bardzo sensu. Mamy wyłom. Przybywasz za późno. Mój wygłodniały sługa jest już w twierdzy. Pożre twoje truchło i twych przyjaciół. No dobra, znajdź spiżarnię twierdzy Bastionu. No to powiem wam, że w takim razie będziemy jeszcze musieli się tutaj wrócić, żeby zobaczyć, co tam się ciekawego znajduje. Jeszcze tylko zerknę po tej stronie. No bo chcę jeszcze tamte zakamarki sobie zwiedzić, być może będzie jeszcze coś interesującego, a poza tym też widzę, że tutaj jeszcze fragment jest etapu, jakby nie patrzeć. Czyli widzicie, ta twierdza, te podziemia twierdzy, naprawdę dość rozbudowane. Oba poziomy tych podziemi tak naprawdę kryły za sobą sporo takich rozbudowanych pomieszczeń. Tu jeszcze mamy Upadek Barbarzyńców, część druga. Dzieci Bulkatosa osiadły na północnych stepach, obszarze znanym obecnie jako Ponure Ziemie. Wiodły głównie plemienny i nomadyczny styl życia, choć założyły kilka osad, jak Sesheron i Harrogat. Rządziła nimi grupa poważanych byłych wojowników, znanych jako Starszyzna. Te dzienniki też są dość interesujące o tych barbarzyńcach, ale myślałem, że ogólnie zrobię tutaj cięcie w trakcie wędrówki do tych nieodkrytych jeszcze miejsc, ale skoro mieliśmy dziennik, który nam uprzyjemnił tą podróż, no to już oczywiście cięcia nie robiłem. No i zobaczymy, czy było warto tutaj się właściwie wrócić. Jest skrzynia, więc już coś pozytywnego. Zobaczmy, co jest w środku. Naprawdę sporo złota i jakiś element ekwipunku. No i właśnie podejrzewam, że tutaj się połączą te dwie drogi ze sobą i wówczas będziemy mogli się wracać. No to wszystko wskazuje, bo tutaj już nawet widać właśnie po tej okolicy. A patrzcie, tutaj na przykład nam wyrzuciła się trzecia część Upadku Barbarzyńców i za chwilę sobie to odsłuchamy. Barbarzyńcy od zawsze bronili swych północnych ziem przed obcymi. Za święty obowiązek uważali ochronę góry Arreat i znajdującego się w niej kamienia świata. Niestety ich bojowa sprawność i zaciekłość zostały uznane przez zachodnią marchię za rządzę krwi i terytorialne zapędy. Dobra, właśnie dobrze to czasem posłuchać tych dzienników, które są podzielone na części, jeden po drugim, bo wtedy nie tracimy wątku. A w sytuacji, kiedy słuchamy na przykład pierwszej części, a druga jest część dopiero za jakiś czas, no to można już zapomnieć też pewne szczegóły z tych poszczególnych właśnie odsłon tego dziennika. No i co? To będzie już wszystko. Zwiedziłem tutaj dokładnie całą okolicę. Jeszcze tutaj mnie nie było. Znaczy byłem tutaj w sumie, ale właśnie cofałem się w pewnym momencie, żeby jednak sprawdzić drugą drogę, która okazała się przejściem do właściwie dalszego wątku fabularnego, więc zrobię teraz cięcie, aż dotrę tutaj. No cóż, trzeba przyznać, że był to spory kawałek drogi, ale już jesteśmy. Mamy tutaj zejście do trzeciego poziomu podziemi. No i sobie to przeszukamy. Trzeba znaleźć spiżarnię twierdzy Bastionu. No i cóż, jeśli trzeci poziom twierdzy, tych podziemi twierdzy, będzie tak samo rozbudowany jak dotychczasowe dwa, no to też tutaj pewnie zabawimy jakiś czas. Patrzcie na czas trwania odcinka, że ten drugi poziom twierdzy, jego dokładna eksploracja zajęła nam kilkanaście minut, a więc naprawdę całkiem sporo. Chociaż wiadomo, gdybyśmy parli tylko przed siebie i nie wracali się do tych wszystkich pomieszczeń, nie starali się wszystkiego eksplorować, tak jak ja to robię, no to wiadomo, automatycznie dużo szybciej by z tym wszystkim zeszło, ale mi też nie o to chodzi w tym let'splayu, byle żeby tylko jak najszybciej przejść, tylko wręcz przeciwnie, żeby wam właśnie pokazać absolutnie praktycznie każdy zakamarek, jaki tutaj da się zwiedzić, w miarę oczywiście możliwości. Być może czasem mi się zdarzy coś ominąć,
Chociaż jak dotąd to niespecjalnie mi się to zdarzało. Jedynie pamiętam jeden taki przypadek, kiedy się zdecydowałem coś zrobić poza nagraniem, bo akurat było tak, że część pomieszczenia już zwiedziłem i została mi niewielka część. No już nie będę do tego wracał, bo to w sumie taki mały epizodzik. A poza tym właściwie wszystko tutaj widzicie, co tylko się da w tej grze zwiedzić. No oczywiście z takim zastrzeżeniem, że te poziomy się regenerują losowo i czasem też pewne przedmioty są, pojawiają się co jakiś czas. A tutaj patrzcie, mamy schemat ozdoby karmazynowego kapitana. Czyli trzeba będzie ten schemat wręczyć naszemu rzemieślnikowi. Nie, nie tyle rzemieślnikowi, to jest schemat... A nie, jednak dla kowala. Myślałem, że dla kogoś innego. Dobra, czyli też właśnie mu to podarujemy. Każemy mu się tego nauczyć. A my na razie tutaj ruszajmy dalej tędy. Tutaj też, kurczę, aż trzy drogi. Teraz pytanie, którędy udać się najpierw. Najpierw właśnie postanowiłem tutaj sprawdzić, co my tu mamy. Później zobaczymy jeszcze. Ten gdzie uciekł, kurczę. Najpierw by się przydało go załatwić. Tutaj chwała na falemów. I eliminujemy ich. Przydałoby się teraz kule. O właśnie, kule zdrowia, które przedłużają tę chwałę Nefalemów i zwiększają też jej działanie. Dobra, załatwiony. Zbieramy teraz kulę. Bardzo ładnie. No i tutaj już nic nie ma. Jeszcze jest zagubiony plecak i proszę. Kolejny upadek barbarzyńców, kolejna część. 20 lat temu Baal został wypuszczony na świat. Rozpoczął oblężenie stolicy barbarzyńców Sesheronu i podstępem zyskał dostęp do komnaty Kamienia Świata, omijając trzech starożytnych strażników: Talika, Madoka i Korlika. Ostatecznie udało mu się wypaczyć ten wielki artefakt. Choć Baal został zgładzony przez bohaterów, katastrofa była nieunikniona. Pył na wietrze. Uwięziłem kilka dużych demonów w pomieszczeniu obok. Modlę się, by drzwi wytrzymały. Trzeba je zabić, ale sam nie dam rady. No cóż, ze mną dasz radę, stary. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nam się uda. To załatwmy ich w takim razie. Zobaczymy, czy będą silniejsi. Chociaż odrobinę. Wziąłem sobie nawet kanon nadziei, żeby mnie tutaj też leczyło. I myślę, że ich pokonamy. Tyle tylko, że zabawne, bo ja sam teraz zajmuję się tą walką. Tamten strażnik był już chyba ranny mocno. Ale patrzcie, bez problemu się uda. Okej. Okay. I teraz możemy z tym strażnikiem porozmawiać. To było niesamowite. Z twoją pomocą może uda nam się pokonać demony. Taki jest plan, stary. Dobra, czyli to będzie na tyle. Myślałem, że to będzie jakieś dłuższe zadanie, że będziemy musieli gdzieś dalej pójść, ale jednak nie za bardzo. Teraz też idę w tę stronę. Tutaj są jednak dalsze przejścia, a jeszcze tam nie zwiedziłem. No nic, zobaczymy po kolei. Najpierw tutaj właśnie chciałem dokładnie zbadać. I rzeczywiście tutaj już nic innego nie ma. Patrzcie, mamy jeszcze przedmioty. Już będziemy musieli ruszać dalej, a teraz posłuchajmy dziennika. Archanioł Tyrael roztrzaskał wypaczony kamień świata, aby demony nie mogły go wykorzystać. Lecz siła eksplozji zniszczyła górę Arreat, pozostawiając tylko ogromny krater. Po tych wydarzeniach wśród barbarzyńców doszło do rozłamu. Pozbawieni celu wędrują rozproszeni po północy wśród ruin świadczących o długiej historii swego ludu. No to już sporo teraz mamy w takim razie tych dzienników na temat właśnie barbarzyńców. Właśnie bardzo dobrze, bo tak jak mówiłem, warto jednak zachowywać ciągłość tych dzienników, żeby one jeden po drugim były w miarę możliwości odtwarzane. No i tak jak myślałem, trzeba właśnie iść tędy. To jest już jedyna droga, jaka jeszcze pozostała przeze mnie niezwiedzona, więc tutaj będziemy teraz eksplorować. No i szukać tej spiżarni. Mam nadzieję, że to już stosunkowo niedaleko. Zaraz zobaczymy.
O, jeszcze jeden demoniczny trzęsiciel. Pięknie. Kurczę, strasznie lubię ten wybuch, skazanie się nazywa ta umiejętność. Naprawdę rewelacyjna sprawa. I cieszę się, że pozostałem przy tej runie, która sprawia, że automatycznie wybuch się rozpoczyna, kiedy tylko używam umiejętności. Bo jednak tam ta możliwość, że mogę sobie jakoś inaczej to ulepszyć, ale przy dłuższym naładowaniu tego wybuchu, to jednak mi to mniej odpowiada. Wolę, kiedy automatycznie to wybucha wtedy, kiedy chcę. No i patrzcie. To już będzie tutaj, widać na mapie. Będziemy mieli naszą spiżarnię. Jest też teleport przy okazji. No i wejdźmy w takim razie. Zabij Goma w spiżarni. No dobra. W takim razie rozprawimy się z nim. To przez ciebie zginął Belial. Z bezgraniczną przyjemnością odgryzę mięso z twoich kości. No cóż, to się jeszcze okaże, co? Zawalczmy w takim razie z kolejnym bossem w tej grze. Może nie jest to taki pełnoprawny boss jak Belial, czy też jak nadchodzący Asmodan. Ale troszkę sobie teraz z nim powalczymy, chociaż jak widzicie, też raczej problemów być nie powinno. Na tyle on dobrą regenerację energii, że nawet patrzcie, widać, że ona się cały czas utrzymuje na maksymalnym poziomie. Jeszcze wziąłem sobie dodatkowo wybrańca Akarata. Dzięki temu też szybciej mi się regeneruje gniew. I atakujemy, ile się tylko da. Wow, naprawdę rewelacyjna, kurczę, regeneracja życia. No kompletnie nic nie robi to na mojej postaci wrażenia, zwróćcie uwagę. Jeszcze trochę, władca obżarstwa. Okej. A więc udało się, są oczywiście... Czeka na ciebie jakaś rodzina? Wyrzekłem się swej rodziny i... całym moim życiem jest krucjata. Rozumiem cię. To oczywiście różne rodzaje ekwipunku, jeszcze dziennik. Rom jest największym z przybocznych Asmodana. Posiada aż 4 paszcze. Niepohamowany apetyt jest niewątpliwie jego najsilniejszą bronią. Jego żółć i trujące ekskrementy są równie zabójcze. Kiedy ostatni raz widziano, jak walczy, władca obżarstwa pochłonął 500 aniołów w całości wraz z włóczniami. No i jeszcze mamy dziennik tego naszego przeciwnika. Czy ludzcy jeńcy wpadli w panikę? Na pewno dostrzegli już, że świeże mięso, ale dostają tylko po tym, jak znika kolejny z nich. To nie wystarczy. Puste zwycięstwo nad bezużytecznym narzędziem. Opóźniasz jedynie nieuniknioną porażkę. Wasze mury nie stały się mocniejsze, a nasze ataki nie będą słabnąć. Kamień i tak będzie mój! Dobra, tutaj nam Asmodan, kurczę, troszkę przeszkodził w odsłuchiwaniu w dziennika, więc jeszcze raz go odsłuchajmy. Czy ludzcy jeńcy wpadli w panikę? Na pewno dostrzegli już, że świeże mięso dostają tylko po tym, jak znika kolejny z nich. To nie wystarczy. Pozażynać tych, którzy głodują i nakarmić nimi ich przyjaciół. Kiedy już się utuczą, będę mógł przystąpić do uczty. Dobra, tym razem udało się odsłuchać. Ja tutaj teraz odzyskam sobie surowce z tych niepotrzebnych części ekwipunku. I jeszcze założę sobie nowe rodzaje ekwipunku, które tutaj zdobyłem. Przede wszystkim mam też relikt nowy dla Templariusza. Zdecydowanie lepszy, patrzcie. Rzadki relikt, który daje więcej jednak tych
To mi pomoże. Atutów. No i oprócz tego oczywiście schemat, którego trzeba nauczyć. Ale tutaj patrzcie, jeszcze jest rzadki hełm. Wprawdzie ma troszkę gorsze obrażenia, mniej dodaje siły. No ale jednak dużo więcej innych rzeczy też dodaje. Więc załóżmy ten rzadki hełm. Tutaj później przy odzysku mi się z powrotem właśnie wyjmie ten klejnot, który tutaj przyłożyliśmy. No i mamy jeszcze rzadki topór dwuręczny, zwróćcie uwagę. Też lepsze, jedynie leczenie jest gorsze. Ale wymieniamy w każdym razie. A te rzeczy właśnie sobie odzyskamy tutaj u naszego rzemieślnika. Przy okazji właśnie też odzyskując sobie te klejnoty. No i dobra, to praktycznie wszystko. Tyle tylko, że jeszcze schemat. Dobra. I to jest to. Satynowa szarfa karmazynowego kapitana. Zwróćcie uwagę. Ona ma mniej pancerza. To jest jakiś pas kolejny. No i chyba raczej mi się za bardzo nie przyda. Wprawdzie 4 losowe magiczne właściwości. I akurat to brzmi kusząco, ale mimo wszystko myślę, że pozostanę jednak przy tym rzadkim pasie, że to nie będzie jednak lepsze. A też nie wiadomo poza tym, jakie te magiczne właściwości by tutaj się odblokowały. No, też musiałbym tutaj wykorzystać znowu 2 legendarne materiały rzemieślnicze, więc też troszkę mi tego szkoda, szczerze mówiąc, no bo jakby nie patrzeć, to jest rzadki materiał, a nie jest na tyle dobry pas, żeby specjalnie tutaj zużywać te legendarne materiały, więc na razie odpuścimy sobie. Przerzucę jeszcze tylko te rzeczy. Tutaj jeszcze w sumie mamy magiczny potężny pas. To jest pas akurat dla barbarzyńcy tylko. Też go zapomniałem tutaj odzyskać. Nie będę go chował do schowka. Jeszcze naprawimy przedmioty. No i dobra. W takim razie teraz porozmawiajmy sobie z porucznikiem Lavailem. Ze zbrojowni zaczęły dobiegać straszliwe hałasy, więc Tyrael poszedł to sprawdzić. Powiedział, żeby cię tam przysłać, kiedy wrócisz. No dobra, czyli udamy się w takim razie do zbrojowni, ale to już może w kolejnym odcinku. W tym jeszcze porozmawiamy tylko z kim można, czyli najpierw może z Szelmą. Rozmawiaj, bogactwo Szelmy. Co robisz ze zdobytymi bogactwami? Prowadzę grzeszne i pełne rozpusty życie, rzecz jasna. Tutaj? Śmiem wątpić. Dobra. Możliwe, że znalazłem lepszy użytek dla mych skarbów. Wysyłasz je? Komu? Wszyscy mamy długi do spłacenia, przyjacielu. Okej. I jeszcze powiem wam, że specjalnie wymienię sobie postać. Razem poszukajmy naszego przeznaczenia. A to dlatego, że teraz Templariusz tutaj stoi i mogę z nim porozmawiać. Celowo przez jakiś czas właśnie tego nie robiłem, bo teraz powinno się nazbierać kilka tematów, o jakich możemy porozmawiać i też lepiej sobie tego wysłuchać jednym ciągiem, jeden po drugim. Najpierw ujawniona przeszłość. Jestem gotów przeczytać te słowa kluczowe. Obrócę stronę. Dziwne. To zwykłe słowa. Nigdy wcześniej nie widziałem ich razem. O, widzę wszystko. Krople rosy na liściu. Płonącą chatę. Światło w oczach matki. Przerwij to. Ja... Wszystko zwalnia. Mogę... O, nie! Nie! Byłem młodym, obiecującym żołnierzem zachodniej marchii. Zakon mnie zwerbował. Templariusze okłamali mnie! Obarczyli mnie fałszywymi grzechami! Dlaczego to zrobili? Nie wiem, ale jestem pewien, że właśnie z tego powodu Jondar odwrócił się od zakonu. Był głupcem. Wielki Wiedzący na pewno nie dysponuje informacjami o tym, co zrobili jego inkwizytorzy. Gdy powrócę z księgami, ukażę ich za grzechy. Proszę, muszę to przemyśleć. No proszę. Ciekawy wątek, musicie przyznać. Wyrwana stronica. Przeglądając dziennik Jondara, znalazłem w obwolucie ukrytą stronę. Sądzę, że została wyrwana z księgi. Jednej z tych, których szukam. Na marginesie sporządził też notatki. Może dzięki nim dowiem się, gdzie znajduje się owa księga. Dobrze to słyszeć. Ale jest coś jeszcze, prawda? Dziwne, że Jondar ukrywał tę stronę. Jakby to był dowód zbrodni.
Znalazłem wiele ujm na honorze mego zakonu. Co, jeśli jest ich więcej? O, dziwo, to już jest koniec tutaj informacji. Myślałem, że więcej będzie tematów, skoro przez tyle czasu nie rozmawiałem z Templariuszem. No, ale najwyraźniej to wszystko. I jeszcze w sumie nie zaglądałem do umiejętności, bo przecież odzyskałem, znaczy zdobyłem 40 poziom doświadczenia. I teraz możemy sprawdzić. Mamy w sprawiedliwości na przykład nową runę, zawzięty młot. Młot wyszukuje pobliskich przeciwników. Ciekaw jestem, co to ma znaczyć, że wyszukuje ich. Na razie to zostawię, ale jeszcze się zastanowię i być może to później sprawdzę w kolejnym materiale. Tutaj mamy wyzwanie, naładowanie. Przez krótki czas po rzuceniu wyzwania będziesz przy każdym trafieniu zadawać również obrażenia od błyskawic. Całkiem przyjemne, jeśli ktoś korzysta z tej umiejętności. Tutaj mamy w kanonie nadziei natchniony okrzyk. Wzmocnienie recytowanego kanonu sprawia, że pobliscy wrogowie mogą upuścić kulę zdrowia. Tutaj zwiększenie maksymalnej wartości punktów życia dla ciebie i sojuszników. Więc teoretycznie to się może przydać do chwały Nefalemów. Może weźmy sobie to. Będzie więcej kul zdrowia, a wiadomo, że to się przydaje później, żeby sobie chwałę Nefalemów przedłużać. No i mamy jeszcze tutaj umiejętność pasywną, utrzymanie pozycji. Uniemożliwia wykonywanie uników, ale szansa na blok ulega zwiększeniu o 15%. Nie wiem, to zostajemy sobie przy tym, co mamy obecnie. Tutaj dopiero na 70 poziomie doświadczenia się odblokuje ostatnia umiejętność pasywna, więc raczej wątpię, że uda się dobić do tego poziomu w tym let's playu, no ale jeszcze zobaczymy. W każdym razie, na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję wam za uwagę. W kolejnym odcinku udamy się do zbrojowni i popchniemy fabułę do przodu. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani, bo ja tutaj z przyjemnością sobie śledzę tą fabułę wraz z wami, a więc oczekujcie na kolejne odcinki. Do usłyszenia.